Dziękuję, panie pośle. Co do pytania na temat zaproszenia prezesu NBP, tak, prezes jest zaproszony, ma zresztą stałe zaproszenie i jest informowany o porządku obrad za każdym razem. Oczywiście może skorzystać, może nie skorzystać. Pani posłanka Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo. W zasadzie większość wypowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości w debacie zaczynała się od słów. Wprawdzie jest wzrost o 26% na naukę, o ponad 8% na edukację, ale... No i tu następowała krytyka naszego budżetu, którą opieraliście państwo często na tym, że przecież jest inflacja. Pani poseł. Że przecież jest inflacja, że zbyt optymistycznie zakładamy wzrost wskaźnika PKB. Ale tak naprawdę, proszę państwa, inflacja była, jest i najprawdopodobniej będzie. I gdybyśmy tak analizowali nasz budżet, albo inaczej, gdybyśmy państwa budżety tak analizowali jak nasz, to by znaczyło tak, że w 2007 roku inflacja była na poziomie 2,5%, a podwyżki dla nauczycieli zaplanowane przez państwa rząd wynosiły 3,1%, czyli w 2007 roku, panie pośle, proszę to sprawdzić. Czyli daliście podwyżkę nauczycielom 0,5%. To całe szczęście, że Platforma wygrała wybory, bo w tym roku to dopiero nauczyciele by mieli. Inflacja 4,8. Tymczasem zaplanowaliście podwyżkę 3,3. Czyli nauczyciele zarabialiby 1,5% mniej w tym roku. No ale na szczęście wygraliśmy wybory. I pozostając w kontekście nauczycieli, pani minister, mam takie pytanie. Z pewnością rząd premiera Tuska jest bardziej przyjazny nauczycielom niż rząd premiera Kaczyńskiego. To przecież jest jasne. Pani minister, proszę nam wyjaśnić, chodzi mi o tę podwyżkę dwa razy po 5%. Chciałabym się dowiedzieć, jak per saldo w kontekście kwoty bazowej na 2010 rok ta podwyżka, czym będzie skutkowała dla nauczycieli? Bo wiadomo, że to nie jest 10% w przyszłym roku, ale proszę wyjaśnić nam to, jak to będzie w kontekście budżetów kolejnorocznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł.